Siemano, na ostatnim dublu podczas ekspienia Noob Harami wpadłem na pomysł, że nagram kilka scenek z najlepszych respów, gdzie można szybko wbić setny level profesją magiczną i oczywiście będzie tu full waste, ale tak właśnie wygląda na początku gra magiem. Wszystkie scenki zostały nagrane na 300% expa, ale żadnych prajów ani boostów nie odpalałem i żeby nie było, będzie pokazane także raw exp na godzinę. Zanim przejdziemy do konkretnych respów, musimy wbić przynajmniej 15 level na obojętnie jakich mobach. Mogą to być Rotwormy albo Amazonki. 15 level potrzebujemy do spela Exory Frigo, który będzie nam niezbędny na pierwszym respie. Ta miejscówka to oczywiście Stone Refinery, gdzie expiłem tym harem od 20 do 30 levela, ale scenkę dograłem później. Jak widzicie, mam tu słaby Magic Level, także jak go skillowaliście, to powinniście mieć podobny exp na początkowych poziomach. Dlatego respa potrzebne będą stealth ringi. Mimo że biegam tu z lepszą różdżką, to na niskim levelu macie jeszcze bonus od low levela, więc to się wyrówna. Gdy wbijemy 30 poziom, czyli możemy bić z GFB, to szczególnie polecam kamienny tomb na Ankrachmun. Schodzimy maksymalnie w dół, a od miejsca, gdzie trzeba rzucić Scarab Coina, idziemy do zejścia na prawo i tam zaczynamy expa. Ja robiłem tu małe kółka, tak jak zaznaczyłem na mapie, i udawało się dojść do 240k na godzinę na czysto. Spot ten jest prosty, musimy jedynie uważać na Ancient Scaraby i pojedyncze GS-y, ale z dobrą tarczą nie ma problemu, żeby je przyblokować. Specjalnie chodziłem tu ze słabszą różdżką, żeby wszystko równo padało z GFB i pomagałem sobie Exory Flamem. Dla porównania sprawdziłem też, jak jest na spajku, bo słyszałem, że to dobry spot, ale nigdy go nie testowałem. I jak można zobaczyć, robiłem tu mniejsze liczby, a najbardziej denerwowało mnie ciągłe zmienianie run, ponieważ DS-y są odporne na ogień, a zombie na lód. Alternatywą mogą być też bombisty na Edron, o ile przejdziemy przez moby po drodze i jeżeli wyrobi nam resp. Od 50 levela najlepszy będzie Mother of Scarabs Lair i tu exp podskoczył do 300k na czysto. Na początku lepiej nie wyciągać więcej niż dwóch ancjentów, bo ciężko jest ogarnąć parale, przez co możemy nie być w stanie trzymać mobów na dystans i paść. Od 50 można też brać taski na ancjenty. Alternatywą dla tego spota jest wyspa Ramoa, na której znajdziemy podobne moby jak na tombach czy na spajku. No i później, od co najmniej 60, pod warunkiem posiadania wysokiego M-levela, można próbować Lamasu i Sfinksy, jednak problematyczne może być samo wejście na tego spota, ponieważ jak najszybciej musimy przebiec na dół respa, aby bić moby pojedynczo z SD, na które są bardzo wrażliwe. Trzeba tu bardzo pilnować utamy, ponieważ każdy mob może nas wystrzelić na hita. Łatwiej powinno tu być w duo, dwoma profesjami magicznymi, albo jeżeli ktoś pomoże nam bezpiecznie przebiec w dół. Tu na czysto miałem ponad 500k na godzinę.
I ostatnim spotem, także pod SD, będą Dele napoi. Do wejścia potrzebujemy Holy Tible, Kilof i wialki z krwią i olejem. Jeżeli zgubiliśmy Holy Tible, to rozmawiamy z NPC w Temple na Pochu, płacimy 1K i ponownie możemy wyciągnąć item ze skrzyni. Tam przyda się też czar Levitate. Według mnie jest to łatwiejszy spot niż Lamasu, bo możemy się to dobrze ubrać pod ogień i nie chodząc na lewą część, exp dochodził do 700K. To wszystko. Co do Mino na Oramont, to sądzę, że będą lepsze po setnym levelu. Dzięki i do następnego!